Kochani, na pewno każdy z nas przynajmniej raz w życiu wyświadczył komuś przysługę. Przysługę taką bezinteresowną, z potrzeby serca, no bo przecież dobrymi ludźmi jesteśmy, nieprawdaż? Pewnie w momencie wyświadczania tejże nie czuliśmy, że robimy coś specjalnie wielkiego, natomiast z drugiej strony dało się na przykład usłyszeć: jej, jak mi pomogłeś, uratowałeś mi życie, nie zapomnę ci tego do końca życia. Jeszcze ciągle powodowani pewną skromnością mówimy: nie, no nic takiego się nie wydarzyło. Ale za jakiś czas okazuje się, że działa, ma zastosowanie taka dość dziwny fenomen. Po pewnym czasie, im dalej od danej przysługi, tym zmienia się postrzeganie tego, co się wydarzyło. My, jako ci, którzy przysługę wyświadczyliśmy, jesteśmy skłonni myśleć o niej jako o czymś o wiele większym, niż faktycznie nam się pierwotnie wydawało. Natomiast ta druga strona ma raczej tendencję do umniejszania tego, co się wydarzyło. Tak jakby nie było to konieczne. Tak naprawdę sam bym sobie poradził. Nie było nic wielkiego w tym, co mi wyświadczył. Być może właśnie dlatego znamy również wszyscy uczucie czarnej niewdzięczności. No ale to pewnie jest już na osobny wątek. Tak czy inaczej, to ten mechanizm jest bardzo ciekawy i myślę, że z tą wiedzą łatwiej nam będzie przeczytać dzisiejsze pierwsze czytanie, które pochodzi z Księgi Wyjścia. Oto Izraelici nagle przypomnieli sobie, że tam dawniej, w Egipcie, gdzie oni mieszkali, tam to dopiero mieli życie. Świetlana przyszłość ich czekała. Chwileczkę, czy to nie są ci sami Izraelici, którzy dopiero co wyszli pod wodzą Mojżesza, ręką Bożą wyprowadzeni z Egiptu, z domu niewoli? Pamiętamy euforię, która im się wszystkim udzieliła, kiedy przeszli przez Morze Czerwone i wtedy zaczęli śpiewać, tańczyć, uderzać w bębenki. Taka była radość. A teraz mówią bardzo wyraźnie, że nie życzą sobie dalszego takiego traktowania. Są na pustyni. Uprzykrzyły im się już te przepiórki, ta manna, ta woda, która nie jest piękną, słodziutką oligocenką, tylko czasem ma, no cóż, trochę nieco gorzkawy posmak. I dlatego okazało się, że Mojżesz w ich oczach nie jest już wybawcą, a Bóg nie jest tym bóstwem, które im sprzyja. Oskarżają Mojżesza o udział w jakimś niecnym spisku na życie całego Izraela. Czy po to nas wyprowadziłeś? Domyślę, na pewno po to, żebyśmy tutaj na pustyni umarli. Ty jesteś złym człowiekiem. Wszyscy tak mówią? Jeden rzucił, komuś innemu też się urodziło w głowie. Rzucili to na forum i wszyscy podjęli tą retorykę. Mojżesz nie może być dobrym człowiekiem. To musi być zbrodniarz, który wymyślił sobie, że tutaj na pustyni nas wszystkich zagłodzi, czy weźmie nas z powodu pragnienia. No cóż, percepcja tamtej ogromnej przysługi, którą nazywamy zbawieniem z domu niewoli, zmieniła się radykalnie, nieprawdaż? No i tak naprawdę to, co się dzieje, kiedy domagają się wody od Mojżesza, którego widzą teraz jako przestępcę, znaleźli nawet dowód, bo jest brak wody. Jest dowód? Jest. Wszystko układa im się w jedną logiczną całość. Ale tak naprawdę całe to wydarzenie mówi o wiele więcej o nich, o ich umyśle, stanie ducha, niż o jakimkolwiek braku czegokolwiek. Oni nie są jeszcze w dyspozycji, żeby zawiązać relacje przyjaźni z Bogiem. Na razie jeszcze są na etapie roszczeń i nie widzą tego, co się wydarzyło, jako przysługi, którą im wyświadczył Bóg. Jest to dla nich zupełnie inaczej kreśląca się rzeczywistość. W dzisiejszej Ewangelii mamy sytuację, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką. To dziwna rozmowa, bo właściwie nie powinna mieć miejsca z kilku różnych powodów. Po pierwsze, są to przedstawiciele niezbyt zaprzyjaźnionych narodów. Po drugie, rozmowa z mężczyzny z kobietą w publicznym miejscu tak eksponowanym, nie jest to dobry pomysł. To raczej powód do zgorszenia dla postronnych osób. I rozmowa ta odbywa się jeszcze na dwóch różnych poziomach. Tam jest pełno nieporozumień. Żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi, trzeba by jeszcze uświadomić sobie, że jesteśmy w Ewangelii św. Jana. Dla Jana
Wszystko albo bardzo wiele rzeczy to są symbole. W jego Ewangelii nigdy woda nie oznacza H2O, zwykłego H2O. Woda to symbol Ducha Świętego. Zatem, kiedy tutaj toczy się ten dziwny dialog, tutaj również jest kwestia Ducha Świętego w tle. Tylko że kobieta jeszcze tego nie rozumie. Jezus rozpoczyna swoją rozmowę z nią, prosząc o przysługę. Daj mi pić. Jakżeż ty, Żyd, możesz prosić mnie, Samarytankę, o to, żebym ci dała się napić? Kobieta stara się być nieuprzejma. Stara się, jakby to powiedzieć, potraktować z góry tego wędrowca i to jeszcze przedstawiciela wrogiego narodu, jak powiedziałem, ale nie dlatego, że z gruntu jest zła, tylko dlatego, że jest cała wewnętrznie poobijana. Skąd to wiemy? Sam tekst podsuwa nam pewne wzmianki, pewne poszlaki, powiedziałbym, na tej niwie. Kobieta przychodzi do studni w południe. Każdy, kto był ze mną w Ziemi Świętej na pielgrzymce przynajmniej raz, na pewno słyszał ode mnie, że studnia w języku biblijnym to jest zawsze pewien symbol. Dużo tam odniesień towarzyskich. Przy studni zawierane są znajomości, które skutkują małżeństwem. To jest miejsce spotkań, nie tylko miejsce czerpania wody. Kobiety przychodzą do studni co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, żeby zaczerpnąć i zanieść do domu wodę, zaopatrzyć w nią swoje domostwa. Jest to oczywiście też okazja do spotkań, żeby się spotkać przy studni z innymi kobietami. Kiedy ktoś przychodzi w połowie dnia, czyli w południe, to ewidentnie nie chce się z nikim widzieć. Prawdopodobnie kobieta, o której mowa, jest takim wyrzutkiem w łonie własnej społeczności. To zdaje się potwierdzać jeszcze zapytanie ją o męża. Przyprowadź męża, powiedział Jezus. Nie mam męża. Fakt, miałaś pięciu. Ten, który jest teraz z tobą, nie jest twoim mężem. Innymi słowy, jest to kobieta z pewnym bagażem życiowym, potargana przez życie, wewnętrznie rozbita kobieta, która ma ze sobą bardzo bujną przeszłość. Z jakiegokolwiek powodu nie miałaby wcześniej pięciu mężów, na pewno każda z tych relacji skutkowała potężnym bólem i doświadczeniem, którego nie można zdobyć z książek. Ta kobieta jest jeszcze rozbita wewnętrznie, gdy chodzi o duchowe przeżywanie spraw. Próbuje atakować Jezusa na tej niwie. Gdzie to będziemy się modlić? Tu, czy tak jak wy mówicie w Jerozolimie? Stara się być, jak mówię, nieuprzejma i w różne miejsca sprowadzić tą rozmowę, byle tylko Jezus nie chciał dotknąć jej życia wewnętrznego. Ale tak się właśnie staje. Jezus mówi jej o niej samej rzeczy, których nie mógł, nie miał prawa wiedzieć, gdyby był tylko zwykłym człowiekiem. Z tego wywiązuje się bardzo bogaty dialog, ale on ma w tle generalnie tą jedną myśl. Woda, którą ja dam, sprawi, że nie będziesz już pragnąć. Wodą tą oczywiście jest Duch Święty w tej retoryce biblijnej. Duch Święty, którego każdy z nas otrzymał, o czym za chwilę. Woda, którą ja dam, nie będzie sprawić, że nie będziesz już pragnąć. Ta kobieta nagle odnajduje w sobie potrzebę takiej właśnie wody. Ona pragnie bardzo wielu różnych rzeczy. Jak mówię, jest rozbita wewnętrznie, ma to takie nieutulenie wewnętrzne z powodu różnych doświadczeń. Jezus jakby łagodzi jej to, ten ból istnienia. I symbolem tego, że rzeczywiście coś przeżyła, że zawiązała się jakaś dziwna, cudowna relacja pomiędzy nią a tym przybyszem, jest to, że ona zostawia swój dzban przy studni, dzban, którym przyszła zaczerpnąć wody, zostawia swój dzban przy studni i biegnie do innych podzielić się tym, co przeżyła. Dokładnie o to chodzi. To jest też pewnego rodzaju metafora bardzo właściwa na Wielki Post. Zostawiamy swój dzban przy studni i pozwalamy Jezusowi przemówić czulej do naszego serca. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł mówi coś podobnego. Przypomina nam, że zostaliśmy zbawieni, a każdy człowiek zbawiony otrzymał swego rodzaju wylanie Ducha Świętego do wnętrza. Duch Święty jest jakby substancją, wodą, która nas napełnia, taką ożywczą wodą, która sprawia, że my możemy rozkwitać jako ludzie, jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący. Ale jest potrzebny też pewien wysiłek z naszej strony. Bez relacji możemy co najwyżej, tak jak naród wybrany, ciągle pogrążać się w jakichś pretensjach, w jakichś
domysłach, w jakichś oskarżeniach, bo nie będzie relacji. Natomiast relacja zmienia wszystko. Czy ludzie zakochani wypominają sobie, co kto dla kogo zrobił, czy raczej robią sobie nawzajem piękne przysługi, bo uważają, że to jest część ich tożsamości. To wypływa wprost z relacji. I tu właśnie dokładnie o tego rodzaju relacje chodzi. Tak długo, jak jesteśmy, można powiedzieć, jedną nogą na zewnątrz, jako recenzenci, stoimy na zewnątrz i tak recenzujemy Kościół, życie i tak dalej. Tak niby jesteśmy w Kościele, ale właściwie nas nie ma. Tak długo jesteśmy biednymi, rozbitymi ludźmi, jak ci Izraelici z pierwszego czytania, jak ta biedna Samarytanka. Dopiero jeśli coś przeżyjemy, nawet jeśli to wszystko jest obarczone jakimś bagażem naszych doświadczeń, wskutek których uważamy, że no, już nam to nikt nie przebaczy, zostawiamy ten dzban przy studni, pozwalamy Jezusowi się prowadzić i troszczymy się o tą relację z Nim. Wszystkie ćwiczenia duchowe, które w czasie Wielkiego Postu robimy, wszystkie postanowienia, one powinny opiewać nie na jakiś sport duchowy, ale na zbudowanie jeszcze głębszej relacji. Nie tyle więc odmawiamy sobie czegoś, co postanawiamy coś, co będzie skutkować właśnie wzmocnieniem tej relacji z naszym Panem. Nie z księdzem, nie z kimkolwiek innym, tylko z naszym Panem. Życzę tego sobie i Wam, kochani, żeby ten Wielki Post to była taka wielka przygoda zmierzająca do pozostawienia dzbana przy studni i takiego biegu w kierunku innych, żeby powiedzieć im, cośmy fantastycznego przeżyli, co nam się udało zbudować, jaką więź. Amen.